Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Skoro zbliża się Wigilia i święta Bożego Narodzenia, to nie może zabraknąć śledzi. Dzisiaj kolejna odsłona śledzi. Jak wiecie, śledzie bardzo lubię i robię je naprawdę w wielu wariantach. Dzisiaj skorzystam z przepisu, który dostałam od jednej z widzów, odbiorców tego bloga. Śledzie bardzo nam smakowały, więc z przyjemnością je tutaj zaprezentuję. Będą to śledzie z groszkiem, takie lekko zakwaszone, naprawdę przepyszne i proste do zrobienia. A jak je zrobię? Zaczynamy. Zaczynam od tego, że śledzie namaczam w wodzie lub w wodzie z mlekiem. Ja zgodnie z przepisem, który dostałam, namaczam je w wodzie z odrobiną octu. Tak mniej więcej na 4 szklanki wody dałam jedną szklankę octu. Śledzie najpierw płuczę w wodzie, dopiero potem wkładam do tej mieszanki i zostawiam na całą noc, a czasami i na noc i jeszcze pół dnia. Chodzi o to, żeby te śledzie lekko się zakwasiły. Następnie tę wodę wylewam i sprawdzam, czy śledzie nie są zakwaśne. Ja właściwie sprawdzam już po tej jednej nocy, jeśli trzeba jeszcze je trochę dokwasić, to trzymam jeszcze te pół dnia. Jeśli są zakwaśne, to po prostu zlewam tę zalewę octową i moczę śledzie w samej tylko wodzie bądź w samym tylko mleku. Tak, żeby śledzie było lekko zakwaszone, ale nadal jędrne i przyjemne do jedzenia. U mnie trwało to noc i pół dnia. Trzymałam śledzie w lodówce pod przykryciem. Teraz już je wyjmuję, są odsączone i kroję je w mniejsze kawałki, takie jakie chcę podawać. Ja w takie cienkie paski i pokrojone śledzie odstawiam na chwilę na bok. Teraz cebula, jedna mała, obieram ją i kroję w drobną kostkę. I groszek z puszki, tyle ile chcecie, można wziąć pół puszki lub całą puszkę w zależności od tego ile śledzi bierzecie. Odsączam go i wszystkie składniki mam już w zasadzie gotowe. I teraz do większego słoja układam warstwami. Warstwa śledzia, na to trochę cebuli w kostkę, na to trochę groszku i zasypuję solidną szczyptą majeranku. I znowu warstwa śledzia, cebulki, groszku, majeranek. Śledź, cebula, groszek, majeranek i tak dalej, aż do wykończenia wszystkich składników. Tak to wygląda. I teraz całość zalewam olejem roślinnym. Ja biorę rzepakowy, ale można sięgnąć także na przykład po słonecznikowy czy inny dowolny, którym zazwyczaj zalewacie śledzie. I zalewam tak, żeby wszystkie składniki były nim dokładnie zakryte. Słoik zakręcam i śledzie wstawiam do lodówki na jakiś dzień, może dwa, żeby wszystkie smaki dobrze się przegryzły, a następnie można podawać. Tak przygotowane śledzie są bardzo smaczne, lekko kwaśne, lekko zakwaszone, ale nie tak kwaśne jak śledzie w klasycznej zalewie octowej. Do tego groszek, majeranek, naprawdę wszystko bardzo dobrze ze sobą współgra i pasuje. I myślę, że jeśli lubicie śledzie, to ten przepis przypadnie Wam do gustu. Nadają się oczywiście na wszelkiego rodzaju imprezy, na święta, na spotkania towarzyskie, ale odnajdą się także na zwykłą, codzienną kolację do dobrego pieczywa, na przykład z masłem czy suchego, który maczamy w oleju i zagryzamy śledzikiem z groszkiem. No coś przepysznego. Mam nadzieję, że Wam się także spodoba i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.